Witamy w Sikorowskim Kwadransie. W dzisiejszym programie nasza wakacyjna sonda. Ponadto lekarze ostrzegają przed epidemią kleszczy wilinoi i boreliozą. W Sikorowskim Kwadransie porady weterynarzy, jak unikać niebezpiecznej choroby. Sergiusz Drzębski, witam i zapraszam. Oto Sikorowski Kwadrans. Sponsorem programu jest Dom Książki D&Z. D&Z – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki D&Z przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w Sikorowskim Kwadransie. Kleszcze z rodziny pajęczaków żywią się krwią swej ofiary, jednak często potrafią przenosić niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt choroby. Naukowcy jeszcze na długo przed letnim sezonem ostrzegali, że w tym roku może nastąpić gwałtowna migracja tych przenoszących niebezpieczne choroby pajęczaków. Jak informuje doktor weterynarii Piotr Warchołek z TUI Animal Hospital, ich przypuszczenia jak dotąd się sprawdzają. Mamy wiele przypadków od psów, które mają pozytywną reakcję na Lyme disease. Ja specjalnie się temu nie dziwię. Zima była bardzo słaba, nie było mrozów praktycznie, także spodziewam się tego, że do końca roku, do końca lata będziemy mieli bardzo dużo przypadków tej choroby. Specjalnie, że dużo klientów podróżuje do Michigan, do Wisconsin, tam gdzie są lasy i po prostu jest duża ekspozycja na kleszcze. Chociaż chciałem powiedzieć, że tutaj dookoła Chicago my mamy więcej tych dzikich zwierząt niż 50 mil na północ, dlatego że tu one się czują specjalnie bezpiecznie i mamy dużo jeleni. Tutaj u nas przychodzą, zjadają nam kwiatki, zresztą specjalnie czują się bezpieczne. Mają dużo kleszczy na sobie, jest tu dużo kojotów, dużo jeleni, no i zające i tak dalej. Wszystko to tutaj ma schronienie w lesie i one mają na sobie kleszcze i stąd psy dostają kleszcze od nich. Tak. Chociaż można powiedzieć, że większość przypadków zachorowań u ludzi, to jest 75%, to jest od kleszczy, które są w sąsiedztwie domu, gdzie będąc na zewnątrz możemy je złapać. Wcale nie musimy iść do głębokiego lasu, żeby dostać boreliozę i żeby do nas się kleszcz przyczepił. Na niebezpieczeństwo narażone są nie tylko same zwierzęta, ale także ich właściciele. Stąd lekarze zalecają odpowiedni ubiór przy wyprowadzaniu swych czworonogów. Jednocześnie lekarze zwracają uwagę, by w okresie letnim starać się unikać wysokich traw na dzikich terenach, w trakcie spacerów przebywać na wyznaczonych trasach, a po powrocie domu sprawdzić, czy na ciele nie pojawiły się kleszcze. Nie zawsze ten kleszcz ma tą chorobę w sobie, także samo znalezienie kleszcza nic jeszcze nie znaczy. Trzeba po prostu udowodnić, że on ma tą boreliozę. To znaczy trzeba wziąć krew i zbadać czy on ma tą bakterię. Bierzemy krew od piesków i po prostu robimy test antygen przeciwciało. To są specjalne snap test i możemy w ciągu kilkunastu minut powiedzieć, czy zwierzę ma chorobę, czy nie. Ale pierwsze objawy to są, powiedzmy, utrata apetytu, temperatura, jakaś depresja, kulawizny. To są takie choroby, takie objawy, które przypuszczamy, że może mieć tą chorobę. I w zasadzie robimy rutynowo w tej chwili badanie krwi na kleszcze. To są testy, które robimy w szpitalu od razu, tak żeby wiedzieć, czy od razu można wysłać z lekarstwami do domu. Lekarze alarmują, najgroźniejsze są kleszcze, u których zauważymy czarne odnóża. To one roznoszą niebezpieczne choroby, takie jak borelioza czy śmiercionośny wirus Powassan. Te pajęczaki już zauważono w Illinois i w południowym Wisconsin. Wraz z nimi wzrost przypadków Lyme disease, czyli boreliozy. Przypadków mamy takich, że w zasadzie są, nie wiadomo skąd się to bierze, a kleszcz jednak jest. Okazuje się, że czasami nawet kupując krzaki w nursery i plantując w domu,
możemy sobie kleszcze zafundować na nas i na naszych zwierzętach. Także to trzeba bardzo na to uważać, gdzie się chodzi i co się robi. Do niedawna uważało się, że okej, to byli myśliwi, chodzili na polowania, gdzieś łapali te choroby, co było prawdą, bo wielu moich klientów, tych, którzy polują, byli nastawieni na to i niektórzy mają tą chorobę. Natomiast w tej chwili wygląda na to, że można wyjść na trawniku koło domu złapać kleszcza. Zwłaszcza po tej zimie, która nie była mocna i te owady te się rozprzestrzeniły dosyć poważnie w naszym stanie. Czy właściciele czworonogów powinni sami zabierać się za usuwanie kleszcza? Weterynarz Stuwi Animal Hospital zaleca ostrożność. Więc czasami nie ma wyjścia, bo jesteśmy gdzieś na kampingu, no i co zrobić? Jesteśmy na wakacjach, gdzieś w głębokim lesie i pies ma te kleszcze, więc można spróbować to usunąć samemu, ale w ten sposób, że mając te środki na skórę, te przeciwkleszczom, można nakropić kilka kropelek na niego bezpośrednio i on odpadnie. Natomiast zawsze lepiej jest, żeby to lekarz sprawdził, bo ważne jest, żeby została usunięta główka tego kleszcza, która nawet jeżeli kleszcz nie ma tej Lyme disease w sobie, to jeżeli ona zostanie w skórze, to powoduje, może być źródłem infekcji całkiem innej, po prostu jakieś bakterie i pies może mieć infekcję. Także jest to rzecz groźna i dla ludzi, i dla zwierząt, ale właściwie można to dobrze kontrolować przy użyciu odpowiednich środków. Można tej sytuacji prawie w 100% uniknąć, jeżeli się używa środki przeciwkleszczowe na zwierzęta. I to nie są środki, które są jakieś kłopotliwe w użyciu, bo albo to są krople na skórę, albo to są tabletki. I te środki można się używa raz na miesiąc, także dosyć łatwo jest uniknąć problemu. Poza tym mamy szczepionki przeciwko Lyme disease. I my w tej chwili robimy to rutynowo. Jeszcze kilka lat temu były to, że tak powiem, non-cord szczepienia, nie były to core vaccination, czyli te podstawowe. W tej chwili z uwagi na ilość tej Lyme disease używamy tych szczepionek normalnie rutynowym szczepieniu. Stanowy Departament Zdrowia Illinois odnotował ponad trzykrotny wzrost zachorowań na boreliozę od końca lat 90., a ostrzeżenie przed epidemią boreliozy w letnim sezonie 2017 wystosowało Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Zakaźnym CDC. W chicagowskim kwadransie zmieniamy temat, pytając Polonię w Chicago o to, jak spędza letnie miesiące. Nie wiem jeszcze, czy w góry, czy nad morze, drogą losowania zadecyduję. A w tym roku planuję wyjazd do Polski. Aha. A ponieważ mam wesele chrześnicy, więc wybieram się do Polski, nie byłam 4 lata, więc najwyższy czas odwiedzić swój kraj ojczysty. Ile czasu spędzi pani nad Wisłą? A miesiąc. Wakacyjne plany, jakie plany na wakacje? Ja powiem. Idziemy do Colorado na turnament. W jakim sporcie? W piłkę nożną. Kanożna? Z rodzicą i bratem i siostrą. A jakieś kempingi będą w tym roku? Tak, mam basketball camp i piłka camp też. Czyli zdrowy tryb życia. Oczywiście, tak. A jakieś porady na fajne wakacje on the budget? Zawsze jesteś w Chicago do zwiedzenia. Aha, zawsze można zostać w mieście. Dokładnie. No to co, wesołych wakacji wam życzymy, udanych. Dziękuję. Miesiące, jakieś plany letnie, wyjazdy? Tak, plany już były zimowe, teraz letnie w Polsce. Wyjazd do Polski? Tak. Ile czasu trzeba minimum mieć, żeby tak dobrze wyjechać do tej Polski? No gdzieś ze 3 tygodnie. 3 tygodnie urlopu, prawda? Tak. Jak spędza pan letnie miesiące? Jakiś wyjazd, kemping, ryby za miastem? Meksyko 2 razy, Cancun. So, it was beautiful. Czyli all inclusive? Yes. Jakieś wyjazdy za miasto? Nie, na razie nie. Tu jest pięknie, ciepło, także na razie w domu. Na super. Razie w Chicago. Sponsorem programu jest Dom Książki D&Z. D&Z – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki D&Z przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza.
dzisiejszym programie to już wszystko. Kolejny chicagowski kwadrans oczywiście za tydzień. Sergiusz Zgrzębski. Do zobaczenia.